W 2988 odcinku Pierwszej Miłości Melka przeżyje szok. Zorganizuje dla Pawła symboliczny pogrzeb, a on niespodziewanie się na nim pojawi. Dlaczego się ukrywał? Sprawdź, co się wydarzy. Paweł Michał Malinowski niespodziewanie zniknął bez śladu. Melka Ewa Jakubowicz podejrzewała, że za wszystkim stoi jej mąż Łukasz Jan Wieczorkowski, ale w końcu do zabójstwa Pawła przyzna się wodnik Daniel Olbrychski. W 2987 odcinku Pierwsza Miłość, choć policjanci nie znajdą ciała Pawła, to Melka zdecyduje się zorganizować mu symboliczny pogrzeb, na który zaprosi najbliższych przyjaciół. Kiedy wszyscy się rozejdą, Melka zostanie jeszcze na chwilę nad rzeką i wtedy niespodziewanie pojawi się tam też Paweł. W 2988 odcinku serialu Paweł opowie Melce, jak uciekł przed mordercami. Będzie się bał, że ci wciąż mogą czyhać na jego życie i poprosi Melkę, by nikomu nie mówiła, że żyje. Ona jednak nie będzie w stanie mu tego obiecać. Co teraz stanie się z Pawłem? Ucieknie za granicę? Pierwsza Miłość, odcinek 2988 w czwartek, 9 stycznia 2020 roku o godzina 18 w Polsacie. Sprawdź program TV.